na swojej działce, którą nazywam Rodos. Wykonuję tutaj swoje hobby w postaci elementów do witraży, takich domowych, dla potrzeb najbliższych. Przechodząc na emeryturę 4 lata temu, wybrałem sobie okres przejścia na emeryturę wiosenny, żeby po prostu łatwiej było mi przejść ten przełom psychologiczny, który no jednak mnie dotknął przy przechodzeniu na emeryturę, że no spodziewałem się jakichś takich no ciężkich chwil bez braku obowiązków. Dlatego wybrałem wiosnę. No miałem łatwiej, bo mam tą działkę, mogłem się skupić na tej działce. No i tak się stało. No jakoś psychicznie do tego podszedłem normalnie. Nie miałem jakichś większych urazów. No i tak przez lato trochę się przyzwyczaiłem do tego, że przestałem pracować. Tych obowiązków było coraz mniej. Kontaktów z pracą też ubywało, no ale ten, no i na jesieni, jak zaczął się rok akademicki w świcie, no zapisałem się na ten Uniwersytet Trzeciego Wieku. Zacząłem chodzić na ten uniwersytet. To były zajęcia dodatkowe z witrażu. Czasu brakowało w pracy, żeby je nieraz wypełnić. Tego mi było najbardziej brak. No ale powoli się od tego musiałem odzwyczaić. Wstając rano, no niestety już człowiek przestawał myśleć tymi kategoriami jak kiedyś, że od razu układał jakiś dzień, plan dnia. No ten plan się zaczął zmieniać. Jak zacząłem chodzić na zajęcia z witrażu, po prostu dodatkowe, no zaczęło mi to wciągać w siebie. Wykorzystywałem swoje jakieś wiadomości techniczne, które miałem wcześniej w ogóle w innych dziedzinach. No zacząłem to jedno z drugim łączyć z tą pracą przy szkle, która jest bardzo no, trudną pracą i mozolną. No ale z tego no, zaczęły powstawać jakieś wzory, jakieś coś tam zacząłem sobie rysować. No i zacząłem jakieś elementy witrażu robić takie do użytku domowego, do użytku no, w formie prezentów jakichś, no tego typu sprawy. Praca ta jest dość żmudna, zabiera dużo czasu, no ale ja tym się nie przejmuję, bo po prostu wypełnia mi to mój czas wolny. No i sprawia satysfakcję jakąś, że coś jestem jeszcze w stanie zrobić. Jeśli chodzi o mnie, to z kolei przejście na emeryturę było pewnym dylematem. Chciałam już być wolna i mieć dużo czasu, być niezależną, robić to, co będę chciała. Z drugiej strony był problem, że ja kochałam swoją pracę. Moja praca właściwie ciągle mówiłam, że ja idę do klubu i jeszcze parę groszy zarabiam. Więc mówię sobie, jak ja mogę się z tym rozstać? Poza tym, moja praca była jeszcze taki rodzaj, że ja pomagałam ludziom, a ja kocham ludzi i lubię ludziom pomagać. I to mi sprawiało satysfakcję. My z mężem, właśnie tak jak mówiłam, lubimy podróżować, zwiedzać. I ja mam taką pasję, że zawsze z każdego miejsca coś tam sobie przywoziłam. I nastąpił taki okres, że poznałam koleżankę, która zbierała naparstki. Bo ja na przykład zakupowałam różne gadżety, jakieś tam figurki, jakieś tam z kolei makety miasta, gdzieś tam widokówki z jezior, gdzieś. A u niej zobaczyłam te naparstki i to mnie chwyciło. Ja mówię, nie, no jest coś wspaniałego, bajkowego. I to było jakieś 15 lat temu, 20 może. No i okazało się, że u nas nie mogłam tego kupić, bo wszędzie mnie odsyłano do pasmanterii gdzieś tam. Więc pierwsze moje były, jak wjechałam do Anglii i tam dopiero znalazłam się w królestwie naparstków. I gro właśnie z tych, które tutaj widać, to są właśnie w tych ciemnych gablotach, to są właśnie z Anglii. I oni tam mają to, że oryginalnie można kupić specjalnie dopasowane kasety do tego, odpowiednio dobrane. No i ja z kolei zbierając w różnych miejscach, zaczęło mi coraz więcej, ta kolekcja moja się powiększać. I mam 825 moich naparsteczków. Obrazy maluję zazwyczaj farbami olejnymi. Ostatnio urzekło mnie malowanie światłem
I ten witraż, zrobiony przeze mnie, wprowadza nas do mojej pracowni. Jesteście w pracowni mojej, a jak widzicie, to jest straszny bałagan. Bo tu jest wszystko. Jednocześnie robię witraż, jednocześnie poplenerowo maluję obrazek, jednocześnie tu stoi mój autoportret oraz inne portrety oraz naśladowanie Tycjana, a wszystko razem dlatego, że jestem na emeryturze i nareszcie mam możliwość zajęcia się tym, co gdzieś mi tam w duszy grało. A zanim przeszłam na emeryturę, 30 parę lat pracowałam jako inżynier, jako finansista, jako prawnik, jako prawie wszystko. A grało mi w duszy właśnie to. Ewa, a czego Cię brakuje po przejściu na emeryturę? Czy w ogóle Ci czegoś brakuje? Bo może jesteś w pełni usatysfakcjonowana. No wiesz, no, oczywiście brakuje mi pieniędzy, bo to jest bardzo pochłaniające środki zajęci to raz, ale najbardziej to, tak mówiąc szczerze, otwarcie, to mi brakuje niektórych kolegów. Po prostu nie ma możliwości już na takie kontakty, jak było kiedyś. Także tego rzeczywiście brakuje. Ale miał to, co chciał.